Lechia Nets, biało-zielona strona życia. Serwis internetowy, czyli cudańskiej Lechii. Czego ty oczekujesz, jakiej pozycji Lechii, jakiej gry i jakich wyników w naszym sezonie? No wiadomo, każdy by sobie życzył jednego, no w końcu tego Mistrzostwa Polski, ale nie będzie łatwo, ale sądzę, że mamy lepszą drużynę niż w zeszłym roku i są ci chłopacy bogatsi o te doświadczenia, że cały czas była bitwa o to mistrzostwo i doszło paru też ciekawych zawodników, także myślę, że będziemy bliżej, jeżeli nie... Liczę na to mistrzostwo, nie chcę tutaj jakoś mówić, że na 100%, ale no wierzę w to i myślę, że każdy sobie tego życzył. No dobrze, a dlaczego tak sądzisz? Wzmocnienia czy coś jednak innego, doświadczenie już i to, że trener Stokowiec jest tą drużyną dłużej? Na czym to opierasz? No wszystkiego po trochę. Myślę, że wzmocnienia, bardzo ciekawi piłkarze dołączyli do naszej drużyny i to doświadczenie trenera Stokowca, bo... Końcówka sezonu nie była taka jak cały sezon i tutaj myślę, że były jakieś zrobione poprawki, dlatego jestem pełen nastawiony optymistycznie i będziemy na pewno walczyć o mistrzostwo, no, mam taką nadzieję. 30 i parę lat temu Lechia jedyny zresztą w dwumeczu w pucharach z Juventusem Turyn. No, po tylu latach kolejna szansa na występy w europejskich pucharach. Liczysz na to, że to będzie więcej niż dwa mecze? Przejdziemy do kolejnej rundy. W ogóle jak widzisz Lechię pod kątem europejskich pucharów? Jest to duży znak zapytania. Nie wiem jak sobie to wyobrazisz. Czy mam taką nadzieję, pewnie jak każdy, że nie skończymy na tych dwóch meczach i... Tak jak powiedziałem, mamy lepszą drużynę i na pewno łatwo skóry nie sprzedamy, tak? I będziemy walczyć, bo Lechia zawsze walczyła i będzie walczyć. Czy europejskie puchary to jest też między innymi ten okres, gdzie nasi wychowankowie, mam tutaj na przykład na myśli Tomka Makowskiego, który fantastycznie się pokazał w ubiegłym sezonie. Czy teraz można się pokazać dalej poprzez europejskie puchary i ci nasi młodzi zawodnicy mogą gdzieś wybić się wyżej, jeżeli chodzi już o Europę? No wiadomo, no skauci oglądają. Kto nie oglądał Ekstraklasy, to myślę Ligi Europy, jaki scout z jakiegoś dobrego klubu będzie oglądał, jest to dla nich szansa, bo taki Tomek Makowski naprawdę zrobił ogromny postęp, czy Fila, są to bardzo dobrzy piłkarze i sądzę, że duża kariera przed nimi. Byłeś w poprzednim sezonie przy tych młodych chłopakach. Powiedz, czy jest tam jakieś takie nazwisko, na które no, będzie warto zwrócić uwagę i zawodnik może faktycznie pójść śladem, powiedzmy, Tomka Makowskiego? No nie chcę tutaj wymieniać nazwiskami, bo to trochę krzywdzące, powiedzmy, że jest paru chłopaków i sądzę, że wielka piłka dopiero przed nimi, bo pracują i jakiś tam talent mają, tylko mówię, ciężką pracą mogą dojść daleko.